Polscy biskupi apelują o wsparcie dla migrantów, biskup kielecki apeluje o pomoc dla migrantów. Nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji. Piszą biskupi w komunikacie po obradach 390. Zebrania plenarnego konferencji episkopatu Polski. Duchowni pokreślili, że migranci w wielu wypadkach są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych. W komunikacie czytamy, że z wielką uwagą biskupi analizowali skomplikowaną sytuację na granicy polsko-białoruskiej i w pełni poparli wyrażone 10 listopada stanowisko przewodniczącego keparce biskupa Stanisława Gondeckiego, stanowczo potępiające wykorzystywanie dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski. Biskupi przypominają, że w wielu wypadkach migranci są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemedniczych, podkreślili. Podziękowania dla służb jednocześnie wyrazili wdzięczność funkcjonariuszom służb mundurowych, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji którzy w tej bardzo trudnej sytuacji ofiarnie wypełniają powierzony im obowiązek obrony naszych granic i zapewniania bezpieczeństwa wszystkim mieszkającym na terytorium Polski. Słowa uznania i wdzięczności wyrażają także pod adresem mieszkańców przygranicznych miejscowości i parafii, działających tam skutecznie placówek Caritas, wolontariuszy organizacji pozarządowych. Za medyczną i humanitarną pomoc okazaną migrantom, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nad samą granicą, jak i w ośrodkach dla cudzoziemców, napisali autorzy komunikatu. Apel o wsparcie dla. Przybysza biskupi zwrócili się do rządzących, by, skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin i domów, Podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie przybysza i udzielenia mu w duchu Ewangelii koniecznego wsparcia, i usilnie proszą o umożliwienie dostępu do potrzebujących, tak teraz, jak i po zakończeniu stanu wyjątkowego. Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podkreślają, że nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji. Nie ma też wewnętrznego konfliktu między dobrze rozumianym patriotyzmem i koniecznością obrony naszych granic, a pomocą bliźniemu w potrzebie, w duchu dobrego Samarytanina. Zaapelowali również o dialog i pojednanie w życiu społecznym i politycznym, w mediach i w debacie publicznej, o odstąpienia od języka nienawiści i przejawów nietolerancji. Biskupi proszą, by szukać dobra każdego człowieka i oceniać rzeczywistość w optyce Ewangelii. Zdecydowanie potępiają też wszelkie działania nacechowane pogardą tak do poszczególnych osób, jak i całych grup, czego przykładem jest zamordowanie księdza w Siedlcach, profanacja i zniszczenie krzyża w Zielonej Górze czy niedawne zachowania antysemickie w Kaliszu, związane ze spaleniem kopii statutu kaliskiego, podkreślili autorzy komunikatu. Adwent okazją do nawrócenia i uczynków miłosierdzia biskupi wezwali wszystkich ludzi wierzących do modlitwy w intencji pokoju i pojednania w naszej Ojczyźnie. Zbliżający się czas adwentu może być daną nam po raz kolejny okazją do osobistego nawrócenia i uczynków miłosierdzia. Niech będzie to także czas modlitwy o ustanie pandemii, której skutki wszyscy odczuwamy, stwierdzili. Członkowie KEP ponowili wcześniejsze apele o podjęcie roztropnej decyzji o szczepieniach w trosce o życie, zdrowie i bezpieczeństwo swojej i innych. Jednocześnie podziękowali wszystkim, którzy z poświęceniem troszczą się o chorych. Dodali, że jednym z tematów obrad było podsumowanie zakończonej niedawno wizyty Adlimina Apostolorum, która odbywała się w Rzymie od 4 do 29 października. Przypomnieli że najważniejszym wydarzeniem były spotkania z papieżem Franciszkiem, podczas których papież wskazywał, jak wsłuchiwać się w głos bliźniego, prowadzić pokorny dialog i tworzyć wspólnotę otwierającą się na działanie Ducha Świętego, zapraszając równocześnie do uczestnictwa w budowaniu kościoła synodalnego. Autorzy komunikatu poinformowali, że podczas obrad wiele miejsca poświęcono rozpoczętemu 9 i 10 października synodowi biskupów, zwołanemu pod hasłem Ku Kościołowi Synodalnemu. Komunia. Uczestnictwo. Misja. Biskupi postrzegają synod jako szansę do głębokiej, szczerej i wspólnotowej refleksji nad aktualną sytuacją Kościoła. Widzą w nim też zaproszenie do wsłuchania się w głos Ducha Świętego kierowany dziś do Kościoła, by go odnowić, umocnić i uczynić bardziej ewangelicznym, stwierdzili. Zachęcili wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, do odważnego i aktywnego włączenia się w prace synodalne. Zapraszają także osoby do Kościoła zdystansowane, zranione, mające poczucie zmarginalizowania lub odrzucenia. Będą również wdzięczni za głosy płynące spoza wspólnoty katolickiej, które mogą pomóc Kościołowi w jego odnowie, odczytywaniu znaków czasu i w skuteczniejszej realizacji jego misji, napisali.